Jeszcze w czwartek będzie program. To jest szczęśliwa mamusia. Proszę się przedstawić, bo zaraz będziemy pytali pani Ani o więcej szczegółów. Proszę się przedstawić. Ja nazywam się Agata Gorycka, to jest moja córka Kamilka. I pani jest gościem festiwalu, czy tu byli mieszkanką? Ja jestem gościem festiwalu, ale czuję, że na specjalne zaproszenie pani Ani. Aha. Pani też, tak? Tak, Małgorzata Foremnik z synem Leonem. Jak na... Z synem Leonem, Leon. Ale nazwisko Drewnik? Nie, Małgorzata Foremnik. A, Foremnik. O właśnie, bardzo, przedstaw się ładnie. Leon Kubański. No właśnie. Z Tarnobrzega żeśmy przyjechali. Z Tarnobrzega miasta. No bo akurat właśnie pani Agata jest moją znajomą i ją zawiadomiłam, świetnie. Bo pomyślałam, że... I słusznie, mała... pani Aniu, bardzo słusznie. Zacznie płakać po 15 minutach, a to jest tak pogodne, że po prostu... A teraz poprosimy tutaj... autorkę, ty, do widzenia. Jeśli może będzie okazja, to zapraszam, niech mnie Państwo odwiedzą. Co jak Pani wydarzyła się? Zawsze się, że tak powiem, spotykamy. Ona jest, będzie coraz większa. No to już taka jest. No, także zapraszam. Po prostu nam ma Pani do mnie telefon, ten nowy Pani ma. No ale Pani będzie Pan do mnie zdał. Tak, oczywiście. To proszę, jak będzie Pani miała chwilę zadzwonić, to zawsze. Pani Aniu, no widzi Pani, już są owoce Pani pracy twórczej, artystycznej, prawda? Prawda? Rozmawiam z panią Anią Utnik, tak? Utkin, przepraszam. Utkin i drugi człon? Kwiecińska, tak. Po rodzicach, prawda? Tak. Bo też w Sandomierzakach z dziada pradziada. Pani Aniu, proszę powiedzieć, dlaczego pani, skąd się u pani wzięło to pisanie wierszowane, prawda, głównie dla dzieci, prawda? Czy nie tylko dla dzieci? No nie tylko, ale... akurat tutaj no, zawsze te programy dla dzieci robimy. Dlatego, że ja uważam, że trzeba edukację dzieci zacząć jak najwcześniej. Uważam, że programy edukacyjne obecnie no, budzą wiele moich wątpliwości. Znaczy i w przedszkolach, tak, i w szkołach, prawda? Program języka polskiego jest bardzo okrojony, prawie nie ma całych tekstów i po prostu uważam, że te rzeczy no, robi się w celach edukacyjnych. No, żeby ciągle nie powielać klasycznych tekstów, tylko żeby pojawiało się coś nowego, co jest no, adekwatne do współczesności. No, choćby dzisiaj studenci, właśnie pani doktor Mireli Kurkowskiej, zrobili prezentację multimedialną. Z Warszawy, do moich utworów. Aha. Bo Mirella, znaczy pani Kurkowska miała właśnie te utwory u siebie i jakby dzięki temu studenci przygotowali, czyli jakby pojawiła się nowa jakość. Pani Aniu, tutaj były prezentowane dzisiaj pani wiersze też do nowej książki, tak? Do nowej książki. Jak się będzie nazywać? Jeszcze, prawdę powiedziawszy, nie ma tytułu. Nie ma tytułu. Ale tematyką książki są istoty magiczne, czyli tam będą wszystkie właśnie trole, wiedźmy, wróżki, krasnoludki, elfy. Wszystko, co fruwa i straszy. Tak, wszystko to, co, prawda, jest z takiego świata wyobraźni. No. Pani Aniu, no naprawdę ma pani wspaniałą zdolność rymowania, prawda, i uwzględniania realiów również naszego miasta Sandomierza, prawda? No, w każdej swojej książce staram się przynajmniej jeden utwór poświęcić Sandomierzowi i jego mieszkańcom, ponieważ uważam, że jestem to winna. Wychowałam się tutaj, spędziłam pierwsze 18 lat życia, wracam tu zawsze z wielką radością. No, Niemcy mają takie dwa określenia, które w Polsce jakby Heimat, nie tak? funkcjonują właśnie, że Heimat i Vaterland. Vaterland to jest ojczyzna w sensie no, kraju, czyli no, jak dla mnie Polska, prawda? Ale Heimat jest to mała ojczyzna, czyli miejsce urodzenia i tym moim Heimatem jest Sandomierz. Pani Aniu, trzeba powiedzieć, że Sandomierz jest w ogóle stolicą regionalizmu, który, jak wiadomo, regionalizmu polskiego, który wymyślił i stworzył wspaniały Aleksander Patkowski. Tak, Aleksander Patkowski. Dziadkowie też moi znali pana Patkowskiego. Polonista znakomity. Który został zamordowany przez Niemców, niestety w Auschwitz. Który miał zaledwie 52 lata. Tak, więc 52 lata. No, zresztą jak wielu innych przecież sandomierskich intelektualistów. I w ogóle inteligencji, twórców i tak dalej, wiadomo, bo ta Sonderaktion. Ale zostawmy tą historię, ale musimy o tym pamiętać, oczywiście. Prawda? Pani Aniu,
Pani jest zaangażowana w jakimś wydawnictwie, czy w jakiejś firmie, jak to? To znaczy, trzy ostatnie książki robiło nam wydawnictwo Gondwana, tak ono się Gondwana, nazywa. Tak? Gondwana, tak. I te książki są dostępne właśnie w Sandomierzu, w Muzeum Diecezjalnym, w księgarni, znaczy sióstr Chodakowskich. Rozumiem. I można to oczywiście kupić, z tym, że no, ta książka akurat, no, to jeszcze nie wiadomo jakie wydawnictwo, bo tam rozumiem. W tej chwili te losy tej książki się wahają, no, ona jest w przygotowaniu dopiero. Pani jest absolwentką kolegium Kostomianum obecnie nazywana, nie? Ja jestem absolwentką drugiego liceum. A drugiego liceum, imienia tak, Kościuszki teraz, tak. Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. A potem dwóch pracowni plastycznych. Rozumiem. Czy pani jeszcze, no wiadomo, no wydawanie, ta książka też się tworzy, jest jakiś czas potrzebny, prawda? No jak, tak, stanowczo. I później czas wydania, czas pracy nad nią. A co w międzyczasie jeszcze pani robi? Jakieś inne ma pani zajęcia, jakieś zainteresowania? Ja jestem dwuzawodowcem, więc czyli? Mam co robić, bo akurat teraz 12 kwietnia otwierałam wystawę, która zresztą jeszcze wisi do tej pory w Galerii U na warszawskim Ursynowie. To jest galeria pod auspicjami Akademii Sztuk Pięknych. Mhm. Ta wystawa no, jest duża wystawa, to jest 25 prac, 50 na 70 i 100 na 70. Ale czyich? Moich. Tak? Tak, tak. Czyli tak, pani no. pisze i maluje? Tak, ja jestem dwuzawodowcem, tylko że często ludzie, którzy no znają właśnie mnie z jednej branży, nie, no, nie znają głównie, z drugiej. Głównie pani jest znana przynajmniej w Sandomierzu z książek. Z książek. No, bo jakby, no, tutaj nie miałam okazji nigdy zrobić wystawy. Ale przecież mamy BWA i można by było zrobić. I nie tylko. Jakoś mi tego nie proponował. No to jeżeli ktoś nas będzie oglądał, to proszę skorzystać, prawda? Nocna informacja na Artinfo, także w każdej chwili można po prostu do mnie tam się zwrócić i rozmawiać o tej wystawie ewentualnej. Jak się podobają pani moje kwiatuszki, dwa tulipanki? Dziękuję proszę bardzo, wyżej, no, z mojego tak. ogródka domowego, dziękuję piękne, bardzo, prawda? Jestem wzruszona. No uważam, że się pani absolutnie należą. Dziękuję pani Aniu bardzo. I dziękuję za tą krótką wypowiedź. A przede wszystkim dziękuję panu za zdjęcie ojca, które od pana swego czasu dostałam. A bo to już moja robota architektem regionalista, wie pani. Tak, to jest, i to właśnie jest... to właśnie panu Puławskiemu zawdzięczam, że mam zdjęcie ojca przy pracy. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję I to jeszcze z wielkim naszym też sandomierzakiem Janem Młodożeńcem, prawda, świętej pamięci. Tak, tak, tak. Zresztą tato też pani zmarł, już... Zmarł, niestety. Tak, tak. Mój ojciec i pan Młodożeńc już obaj najzawdzięczni. No, ale zakończmy jakimś optymistycznym akcentem. Może pani ma jakąś dwuwiersz czy wierszowankę króciutko w głowie? Ojej. Ojej. Najłatwiej pisać niż później mówić, prawda? No właśnie. To gorzej w tej chwili, bo a może się, tu jest może ta ściągaweczka. To jest pani, tak? Tekst. Tak. Cóż to oczom bym nie wierzę, jedzie wiedźma na rowerze. Bardzo trudzi się i sapie, kierownicę trzyma w łapie. Babsko grube, kostropate, stare, siwe i garbate. Na obliczu ma bradawki takie wielkie jak truskawki. I to jest początek utworu Wiedźma na rowerze, który jest właśnie o Sandomierzu i okolicach. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Mieli państwo możliwość posłuchania próbki talentu poetyckiego, satyrycznego, poczucia humoru i tak dalej. Pani Ani Utnik? Utkin. Utkin. Tak. Trudne nazwisko. Kwiecińskiej. Tak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i majowego święta życzę dalej. Jutro mamy Narodowe Święto. Dziękuję bardzo.